Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będę testować mnóstwo perfum i to same hity. Tak się składa, że mam tutaj samą po prostu śmietankę towarzyską. Mam tutaj perfumy, udało mi się zdobyć próbki perfum, które są bardzo popularne na YouTube, są popularne w ogóle. Wiele się o nich mówi, pojawiają się w wielu zestawieniach, w wielu filmach. No i po prostu nawet czy się ogląda YouTube'a, czy nie w tej tematyce, to myślę, że większość tych perfum znacie, czy też słyszeliście o nich. Także mówię, sama śmietanka towarzyska, same znane marki. Mam tutaj na myśli Muglera, mam tutaj na myśli Toma Forda. I nie będę zdradzać od razu wszystkiego, bo jest tutaj tego całkiem sporo. Także jeżeli macie ochotę posłuchać, co też myślę o tych hitach perfumowych, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I zacznę może od tego Toma, bo to są perfumy, które mnie, mówiąc szczerze, bardzo intrygowało, od kiedy o nich usłyszałam, dlatego że to są perfumy, które się często pojawiają w różnych filmach u różnych osób, no i mają bardzo różne opinie, dlatego że są to perfumy bardzo drogie. Zapachy rzekomo są bardzo oryginalne, bardzo ciekawe, ale mówi się, że są stosunkowo nietrwałe. Także mam tutaj na myśli, bo nie wiem, czy powiedziałam, Tom Ford z tej edycji Private, chyba tak mi się wydaje. I mam tutaj 4 zapachy. Zacznę, słuchajcie, od tego, o którym chyba wiele słyszałam, czyli Black Orchid. Niestety nie mam próbki sławnego Lost Cherry, także tej próbki mi jeszcze brakuje, chętnie bym kiedyś te perfumy przetestowała, mówię, nie mam, ale mam za to inne znane tytuły. No i właśnie ten Black Orchid, ja mam tutaj, tak jak mówię, próbeczkę, będę testować na bloterze własnej roboty, dlatego że za dużo mam tych perfum, żeby testować wszystkie na nadgarstkach, a tradycyjnie z boku będę wrzucać obrazki, zdjęcia pełnych butelek. Słuchajcie, spodziewałam się, że to będzie zapach taki ciężko słodkoduszny, ale nie spodziewałam się czegoś takiego. Nie mówię, że jest to zapach zły, brzydki, ale jest rzeczywiście bardzo duszący, duszny, słodki, taki ciężki. Ja w nim tutaj wyczuwam skórę, nie wiem, czy wyczuwam orchideę, dlatego że orchidee raczej zapachu nie mają, więc to są wszystko takie zapachy raczej fantazyjne. Jest to taki pudrowy, ciężki, słodki, duszny kwiat, podbity skórą i wanilą. Nie przygotowałam się tutaj, nie przyniosłam sobie nic, gdzie mogłabym podejrzeć fragrantikę, także nie będę opowiadać o autentycznie nutach, które znajdują się w tych zapachach, bo po prostu nie wiem. Mówię tylko to, co sama wyczuwam i to, co mi się po prostu, z czym mi się kojarzy. Dla mnie ten zapach jest trwały, dlatego że ja go testowałam sobie na nadgarstku i moim zdaniem ten zapach jest naprawdę bardzo trwały. To jest zresztą woda perfumowana, bo nie wszystko to są chyba wody perfumowane. I zapach jest naprawdę bardzo intensywny, mocno projektujący i bardzo trwały. Mam tutaj na myśli trwałość więcej niż jeden dzień. Natomiast zapach jest zdecydowanie nie dla mnie. To jest taki, tak jak mówię, ciężko, duszno, słodki. Z niczym mi się konkretnym nie kojarzy, dlatego że jest dla mnie ten zapach po prostu taki odurzający i mogłabym nawet powiedzieć, że nieprzyjemny. Chociaż rozumiem, dlaczego wzbudza zachwyt w wielu osobach, dlatego że no właśnie ma w sobie tą głębię, jakąś taką... Jest intrygujący w pewien sposób, jest taki niespotykany, nie czujemy takich nut zapachowych w innych perfumach, także na pewno jest to coś oryginalnego, coś, co zwraca na siebie uwagę, czym my możemy zwrócić na siebie uwagę takim zapachem, ale zdecydowanie nie jest dla mnie, bo dla mnie to jest taki zapach, który by mnie kompletnie przytłoczył, przydusił, stłamsił i czułabym się tak, jakbym nosiła po prostu jakiś za duży, ciężki, niewygodny sweter. Ładny sweter, ale zdecydowanie niewygodny. Także zdecydowanie nie dla mnie. Black Orchid i bardzo dobrze, bo perfumy są bardzo drogie. Kolejne perfumy, które tutaj mam w próbeczce, to jest Fabulous. Również nie wiem, jakie tam są nuty. Również te perfumy testowałam już na sobie. I tutaj, jeśli chodzi o trwałość, to moim zdaniem jest nieciekawie. Trwałość jest taka bardzo przeciętna. To jest też woda perfumowana. Taka 4 godziny i koniec. To jest zapach raczej taki świeży, zdecydowanie unisex. Natomiast powiem Wam, że zupełnie bez zachwytu. Dla mnie on pachnie plastikowo bardzo. Pachnie sztucznie, plastikowo. Dokładnie tak, jak jakieś plastikowe opakowanie po kosmetykach. Wyczuwam jakieś delikatne cytrusy, może jakieś nuty drzewne, może coś słodkiego. Trochę mi ta orchidea siedzi teraz w nosie. Ale bardzo, bardzo dla mnie taki sztuczny, właśnie taki bardzo plastikowy zapach. No nie potrafię się już od tego skojarzenia odczepić. Również dla mnie zapach nieprzyjemny. I nie wiem, czy to jest zapach w jakiś tamkolwiek sposób oryginalny, czy to jest coś, co by zwracało na siebie uwagę. Mi się nie podoba. Nie podobałoby mi się również, jak gdyby ktoś nim pachniał. Nie jest to jakiś tam zapach szczególnie przytłaczający czy męczący, bo on nie jest aż tak też bardzo intensywny, ale w ogóle mi się nie kojarzy z jakimiś drogimi, z wyższej półki perfumami. Wręcz przeciwnie, kojarzy mi się z czymś tanim, plastikowym, z jakąś podróbką czegoś. W ogóle nawet nie z perfumami jako takimi. Kojarzy mi się z czymś takim, no tak jak mówię, bardzo, bardzo sztucznym. Także Fabulous niekoniecznie, zdecydowanie nie dla mnie. No i kolejny zapach Tom Ford Costa Azzurra. Tak mi się wydaje, że słyszałam coś na YouTubie, chociaż wiem, że ten Soleil Blanc chyba jest najbardziej popularny z tych takich letnich zapachów. Costa Azzurra to jest zdecydowanie, jak już sama nazwa wskazuje, zapach bardziej na lato. I to już jest coś dużo bardziej przyjemniejszego. Zdecydowanie zapach taki, powiedziałabym, świeżo-cytrusowy. Może nawet ja tutaj wyczuwam jakieś takie owocowe nuty typu melony, coś w tym stylu, ale przede wszystkim cytrusy, może nawet jakieś ananasy, zdecydowanie owocowo-cytrusowy. Może tu jest też bergamotka, bo ja czuję tutaj takiej cytrusy, ale bardziej jak trawę cytrynową, coś w tym stylu. Także mi się wydaje, że to bardziej będzie coś w rodzaju bergamotki. Zapach jest bardzo ładny, aczkolwiek wydaje mi się, że ja już coś podobnego wąchałam. On mi się trochę kojarzy z Green Tea Elizabeth Arden. Oczywiście jest bardziej taki złożony, nie jest taki prostolinijny jak Green Tea, ale coś w tym kierunku zapach idący. Świeży, zielony, cytrusowy, może delikatnie owocowy. I wiecie co? Zapach jest ładny, ale też jest nietrwały. U mnie tak, nie wiem, 2 godziny maksymalnie się utrzymywał. A to też jest chyba woda, tak, to jest woda perfumowana. Zapach w żaden sposób nie jest dla mnie wyjątkowy. Nie mówię, że jest brzydki, ale jak za takie pieniądze, to w ogóle nie jest to dla mnie nic takiego wyjątkowego. Ładny, cytrynowy zapach, gdyby to było coś tańszego, to bym powiedziała, tak, fajnie, mogłabym sobie coś takiego sprawić na lato, bo taki jest, czuć, że jest odświeżający, zielony, no wiecie, taki zielony, odświeżający, cytrusowy zapach. Podobny do Green Tea. Ale nie ma w nim nic tutaj zaskakującego, żadnych takich nut, nie wiem, przywodzących jakieś miłe wspomnienia, skojarzenia, budzących jakiś zachwyt. Wydawało mi się, że zapachy Toma Forda, no to będzie już coś takiego, wiecie, strzelającego się Bóg wie w co. A jak na razie to z tych zapachów to jedynie ta Black Orchid. Zapach mi się nie podoba, ale mówię, jest obiektywnie rzecz biorąc ciekawy. Fabulous jak najbardziej nie. Costa Azzurra ładny, ale nic wyjątkowego. No i na koniec mam tutaj perełkę, czyli Tom Ford Tobacco Vanille. I tak się składa, że jestem w posiadaniu takiego całkiem sporego testera, bo mam tutaj aż 30 ml. Coś takiego zakupiłam w okazyjnej cenie, ale już Wam zrobię spoiler i powiem, że ten zapach idzie dalej w świat, bo niestety nie dla mnie. Psiknę sobie tutaj w pudełko. Tobacco Vanille. Myślałam, że tobacco będzie podobnie pachniało jak tytoń w perfumach, a mam już takie perfumy, czy też wąchałam takie, które miały w swoim składzie tytoń, ale jednak tobacco jest zupełnie inne. Dlatego, że tytoń ma taki bardziej duszny, ciężki wydźwięk. Natomiast tabaka jest bardziej taka kwaśna. Dokładnie tak mi się to kojarzy. I Tobacco Vanille, ja myślałam, że to będzie zapach raczej taki słodko-waniliowy, z jakimś dodatkiem tylko tej tabaki. Natomiast ja tutaj tą wanilię to czuję gdzieś tam daleko w tyle, a na samym prowadzeniu jest właśnie ta tabaka. I chociaż bym powiedziała, że nie wiem, jak pachnie tabaka, ale zdecydowanie to jest zapach, który myślę, że każdy rozpozna. To jest rzeczywiście zapach takiej zielonego, takiego tytoniu. Tytoniu też nie. Jednak tabaka ma inny zapach niż tytoń. To jest niby podobne, ale jest w niej tutaj coś takiego właśnie, no właśnie kwaśnego, kwaśno-cierpkiego. I dla mnie te nuty są tutaj zdecydowanie na prowadzeniu. Mało tutaj czuję, znaczy ta wanilia jest, ale jak mówię, ona gdzieś jest tam w tyle, tylko delikatnie osładza, nie wiem, jakoś ugładza ten zapach, ale w pierwszej kolejności tu jest ta tabaka. I być może jest to zapach ładny dla mężczyzn, dla kobiet nie wiem, na pewno jest to zapach unisex, ale mnie ten zapach umęczył i ja go też testowałam na sobie i on jest bardzo trwały, moim zdaniem jest trwały taki znowuż więcej niż jeden dzień i bardzo mocno projektujący, dlatego że ja się od tego zapachu nie mogłam tego dnia uwolnić, ponieważ on mi się po prostu nie podobał i ja go cały czas czułam z taką samą siłą, że tak powiem, do samego wieczoru. Także zdecydowanie mocno czuć tutaj tą tabakę. Obiektywnie mogę ocenić ten zapach jako naprawdę ciekawy, ładny, rozumiem, dlaczego może się podobać, zdecydowanie to nie jest moja bajka, dlatego tak jak mówię, tester idzie dalej do osoby, która się z niego bardzo ucieszy, mam nadzieję, a ja się cieszę, że miałam okazję przetestować, także przetestowałam 4 zapachy Toma Forda, żaden nie zostaje, ani nie jest kandydatem do tego, żeby być w mojej kolekcji, no mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś dorwać tą słynną Lost Cherry, ale na dzień dzisiejszy jakoś nie jestem pod wielkim wrażeniem. Słuchajcie, dalej może weźmy się za Muglera. I mam 3 takie małe próbeczki. Zacznę może od tego chyba najsłynniejszego, czyli od Aliena. Słuchajcie, bardzo słynne perfumy, których ja oczywiście nie znałam. Mówi się, że wszyscy je znają. No, nie wszyscy. I ja do tej pory nie wiedziałam, czy ja wiem na pewno, jak pachnie jaśmin. I jak tylko powąchałam te perfumy, to od razu mi się przypomniała moja wycieczka do Kornwali, gdzie zwiedzaliśmy, to było chyba 4 lata temu, zwiedzaliśmy Eden Project. To są takie ogrody botaniczne w takich charakterystycznych kopułach. I tam spacerując, ja w pewnym momencie weszłam w takie miejsce, gdzie właśnie był przepiękny, taki duszny, duszno-słodki zapach. Ja nie wiedziałam wtedy, co tam jest, co to kwitnie i co w ogóle tak pachnie i nie dowiedziałam się aż do momentu, kiedy powąchałam Aliena i wiedząc, że on pachnie jaśminem, to teraz już wiem, że tam właśnie też rósł jaśmin i musiało go chyba być bardzo dużo albo nie wiem co, bo tam jak weszłam, to zapach był po prostu wręcz taki otumaniający. I tak też oceniam te perfumy. Zapach zdecydowanie jaśminowy. Ja tutaj mało co czuję innych nut. Tak jakby to zupełnie były perfumy dla mnie jednonutowe. Albo ten jaśmin jest tutaj tak silny, tak mocno projektujący, albo rzeczywiście te inne nuty wszystkie są takie tylko podtrzymujące, a główne skrzypce tutaj gra bezprzecznie jaśmin. I wiecie co, ten zapach jest przepiękny. On jest taki słodko właśnie duszny, jakiś taki gęsty, taki jakiś afrodyzjakowy wręcz, narkotyczny taki bym powiedziała, przepiękny, coś takiego, że przyciąga nas do siebie, chcielibyśmy się wąchiwać i wąchiwać i wąchiwać ten zapach. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że dla mnie jest niesłychanie migrenogenny. I to jest też to, co ja mam też problem z innymi perfumami, nawet jeżeli mi się zapachy podobają, to niektóre perfumy wywołują u mnie po prostu ból głowy i na pewno jedną z tych nut, która wywołuje ból głowy, jest jaśmin. Chociaż nie zawsze, bo są takie perfumy, które mam, które wiem, że mają w swoich nutach jaśmin, a jest ok, ale jeżeli tego jaśminu jest za dużo, jest zbyt intensywny, to ja wiem po prostu, że to są perfumy nie dla mnie. I żałuję bardzo, dlatego że ten zapach mi się bardzo podoba. Rzeczywiście jest przepiękny, jest no taki bardzo elegancki, nietuzinkowy, naprawdę, który podoba się, podejrzewam, wielu, tylko że mówię, perfumy są niesłychanie mocne, projektujące, silne, mają olbrzymią siłę rażenia i dla mnie niestety, no u mnie powodują ból głowy. Ja jestem takim trochę migrenowcem, Ostatnio jest trochę lepiej, ale ogólnie cierpię na migreny okazjonalne i wiem, że też niektóre rzeczy wywołują u mnie właśnie ból głowy i zapachy to jest jedna z tych głównych rzeczy. Nie wszystkie oczywiście, ale jest, mam pewne takie, wiecie, na przykład bardzo nie lubię jakichkolwiek odświeżaczy zapachów do samochodu. U mnie w samochodzie w ogóle nie ma tego typu rzeczy, bo ja po prostu tego nie znoszę i to wywołuje u mnie natychmiastowy ból głowy. Tak samo jak niektóre perfumy, tak samo jak niektóre świeczki, czy niektóre kadzidełka. No i jestem po prostu wrażliwa na pewien typ zapachu, jakichś takich silnych, otumaniających i niestety właśnie Alien do tych zapachów należy. Niemniej jednak jest przepiękny. I wiecie co? Testowałam wcześniej dwa flankery. Mam Goddess i Mirage. I one dla mnie w ogóle nie pachną tak jak ten oryginalny Alien. Zupełnie ja w tamtych nie czuję tych takich słodkodusznych nut jaśminu, także nie wiem, być może tam jest go mniej, albo tych nut jest tam innych więcej, bardziej wychodzą na prowadzenie. No dla mnie to są zupełnie inne zapachy. Kolejny Mugler to Angel. I Angel z kolei słynie z paczuli. I muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie jest mi bliżej do tego Angela niż do tego Aliena. Tutaj mamy zapach, też w ogóle, aha, bo ja mam Angel, ale ja mam wodę toaletową. Ja tutaj wkleję oczywiście, tak jak zawsze, zdjęcie, bo to jest ta inna buteleczka taka, okrągła z taką gwiazdką u góry. Także woda toaletowa. Nie udało mi się zdobyć próbki tej oryginalnej takiej gwiazdki niebieskiej. Zresztą tamtych formulacji jest też tak dużo, że łatwo się w tym wszystkim zagubić. Ja w każdym razie wiem na pewno, że mam próbkę tych właśnie, które tutaj wklejam zdjęcie. I powiem Wam, że ten zapach podoba mi się już dużo bardziej. On jest... Ja myślałam na początku, że Angel to jest jakiś taki słodziak, ulepek i tak dalej. Dla mnie on w ogóle nie jest słodki. Dla mnie on tutaj ma bardziej takie właśnie nuty męskie i teraz już wiem, że to jest właśnie ta paczula i dzięki temu ja teraz będę potrafiła tą paczulę też wyodrębnić i w innych zapachach. Właśnie taki troszkę ostrawy, trochę jakby męski zapach. I rzeczywiście dalej tam jest coś słodkiego, może nie tyle wanilię, tu nie czuję żadnej wanilii, ale na pewno jakąś taką, może coś czekoladowego, może coś pralinkowego, może coś karmelowego, coś w tym stylu. Ale w żaden sposób nie jest to dla mnie zapach gourmand, ani nic takich jadalnych tutaj nut nie czuję, tylko bardzo mocno czuję właśnie tą paczulę, która ma właśnie taki zapach ostro, lekko ziołowo-męski, coś w tym stylu. I muszę Wam powiedzieć, że podobają mi się te perfumy. I gdybym miała coś nabyć z Muglera, to prawdopodobnie byłoby to, bo moim zdaniem jest to zapach, przynajmniej dla mnie, jest to zapach taki komfortowy. Czy on jest jakiś bardzo dla mnie znany, bo mówi się, że to co druga osoba tym pachnie? Nie wiem, czy ja tak często czuję na innych ten zapach, mówiąc szczerze. Albo go po prostu wcześniej nie rozpoznawałam. Dla mnie jest to zapach raczej taki odświeżający, tak jak mówię, ja cały czas czuję tutaj te męskie nuty, które już teraz wiem, że to paczula i bardzo mi się te nuty podobają. One są dla mnie takie właśnie energetyzujące, takie odświeżające, nie męczące w żaden sposób. Także dla mnie ten zapach się podoba. Nie uważam, żeby on był słodki. Nie wiem, być może ta woda toaletowa tak bardzo różni się od tej perfumowanej. Może ta oryginalna niebieska gwiazdka jest dużo bardziej słodsza. Ja tutaj dużo więcej czuję tej paczuli, a te słodkie nuty, one tam są, ale gdzieś tam na drugim planie. Także całość dla mnie tych perfum, całość tego zapachu dla mnie w ogóle tak naprawdę słodka nie jest. Także trochę byłam zdziwiona, bo nastawiłam się na jakiś słodki ulepek. No i trzecie coś, co tutaj mam, to Aura. Zapach, o którym mam wrażenie, że mówi się najmniej i wcale mnie to nie dziwi, bo jest to jeden z najbardziej dziwnych zapachów, jakie miałam okazję w życiu wąchać, w swoim krótkim życiu olfaktorycznym, bo jak wiecie, perfumami interesuję się tak naprawdę dopiero od niedawna. I rzeczywiście jest to zapach bardzo unikatowy, dziwny i nie dziwię się, że mało się o nim mówi, bo prawdopodobnie też mało osobom on się podoba. To nie jest taki typowy, jak to się mówi, crowd pleaser, zapach, który będzie podobał się wszystkim. Jest dziwny i dlatego, że jest dziwny, to ja już wiem, że on mi się podoba. Słuchajcie, mówi się, że tu jakieś leśne wróżki i cuda wianki. Ja tutaj zdecydowanie czuję coś zielonego, tak jakby winogrona. Czuję też tutaj coś miętowego, ale nie tyle mięta, co może raczej jakiś eukaliptus czy coś, ale zdecydowanie coś w takich miętowych nutach, ale nie typowa mięta. To jest raczej coś takiego słodko-miętowego. Może nawet też nie eukaliptus. Może ten bardziej takie, wiecie, te spermint gumy. Coś w tym stylu. Czuję też tutaj coś drzewnego. Nie wiem, czy tutaj też jest ta paczula, czy może jakieś inne nuty drzewne, ale zdecydowanie coś takiego ostro, bo zielone nuty, takie bardziej właśnie winogronowe czuję, zielony winogron, ale czuję też takie bardziej drzewne nuty, ale niekoniecznie paczule. Jakiś może też mech, coś, wszystko to jest też takie trochę mokre, jak właśnie mokry las, jak mokry mech w lesie, z jakimiś miętowo słodkimi, zielonymi nutami. Całość zapachu jest raczej słodka, ale to nie jest taka ulepna słodycz, jakaś tam, wiecie, waniliowo-czekoladowa, nic z tych rzeczy. Bardziej tutaj mamy taką słodycz z owoców, ale to jest wszystko taka słodycz zielona. To nie są takie owocowe, słodkie owoce, jak na przykład w My Way czy coś, absolutnie nie. Raczej to jest taka kwaśna słodycz świeżych owoców. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No i ja bardzo czuję te takie jakby miętowe nuty. Mówię jakby miętowe, bo wiem, że to nie jest mięta, ale w żaden sposób nie potrafię tego określić. Po prostu coś takiego świeżego, co wręcz nawet czuję na języku. Ten taki zimno-miętowy posmak. Bardzo ciekawe perfumy, również bardzo długotrwałe. Ja już je testowałam w całości na siebie. Uważam, że są naprawdę bardzo ciekawe. I to jest coś, co ja bym chętnie widziała w swojej kolekcji. Nie wiem, czy to są perfumy, które dla mnie, ja bym używała na co dzień, bo one są dosyć intensywne i to jest jeden z tych zapachów, który też potrafi na dłuższą metę umęczyć. Ale mimo wszystko ja bym chętnie widziała coś takiego w swojej kolekcji właśnie od czasu do czasu. Nie wiem, na jaką porę roku, raczej nie na zimę, ale każda inna pora roku chyba tak. Nawet na lato, bo być może on właśnie latem będzie fajnie wybrzmiewał. Może te miętowe, niby miętowe nuty będą dawały takie delikatne odświeżenie. Dziwię się, znaczy dziwię się i się nie dziwię w tym samym momencie, że o tych perfumach się mówi najmniej, bo one są jak gdyby najbardziej dziwne. Tamte, o ile są moim zdaniem, czy Alien, czy ten Angel, są rzeczywiście oryginalne, chociaż wiele innych perfum się już na nich wzoruje, więc te nuty zapachowe nie są już tak bardzo oryginalne, może jak były ileś tam lat temu. I one są takie bardzo perfumowe, takie bardzo przewidywalne te zapachy. Tak ta aura moim zdaniem jest czymś zupełnie wyjątkowym i ja też nie potrafię jej do żadnych innych perfum przyrównać, bo po prostu nic podobnego nie wąchałam jak dotąd, także bardzo moim zdaniem ciekawe perfumy, także ja jestem ogólnie pod bardzo miłym wrażeniem, jeśli chodzi o Muglera. Tak jak mówię, nie wszystkie te zapachy są dla mnie, ale uważam, że są na pewno godne poznania. Cieszę się, że miałam próbki, udało mi się zdobyć próbki, tak jak mówię, Angel może, zależy, nie wiem, ale tą aurę to bym bardzo chciała mieć w swojej kolekcji kiedyś tam w przyszłości. Kolejne perfumy, o których się wiele nasłuchałam w internetach, to arabska firma Armaf. Konkretnie perfumy nazywają się Club de Nuit Intense. Ja mam wersję Intense for Women EDP, czyli wodę perfumowaną. Club Nuit to są takie perfumy właśnie no, o wydźwięku orientalnym, arabskim, połączenie udu z różą. I powiem Wam, że jestem trochę zaskoczona, dlatego że nasłuchałam się, jakie to one są intensywne, jakie są piękne i tak dalej. I też nasłuchałam się o tym, jak to wiele reformulacji te perfumy przeszły i że te, co są teraz, to już nie jest to samo, co było kiedyś. No i podejrzewam, wnioskując na tych wszystkich opiniach, podejrzewam, że ja mam już te perfumy po tej reformulacji, dlatego że ani one nie są intensywne, ani one nie są długotrwałe. Ja je testowałam na siebie i ja dosłownie po pół godziny w ogóle już niczego nie czuję. Zapach jest ładny, rzeczywiście czuć tutaj tą ud i różę, ale to nie jest w ogóle nic takiego, co było w tym Guerlain Santal Royale, gdzie tam ta róża jest taka intensywna, no mówię, dla mnie to pachnie jak likier wiśniowy i to drzewo, skóra, wszystko jest takie intensywne, a tutaj to jest wszystko takie rozwodnione. Dla mnie to jest taka zwiędnięta róża stojąca na drewnianym stoliku małym, zakurzonym. Zupełnie nie mam żadnych takich pozytywnych wrażeń po tych perfumach, żadnego och, wow, co to nie jest. Nic z tych rzeczy, po prostu coś takiego jakiegoś brudno przykurzonego, rozwodnionego i na dodatek bardzo mało trwałego. Także jeżeli macie tam zapach, podejrzewam, że gdyby on był bardziej intensywny i być może przed reformuracją, rozumiem, że był dużo bardziej intensywny i wtedy on rzeczywiście mógłby być ciekawszy, ale teraz on jest dla mnie jakiś taki mało trwały, rozwodniony, mało intensywny, całość taka przykurzona, także na mnie żadnego większego wrażenia niestety nie robi, a szkoda, bo to miałam już przez jakiś czas ochotę kupić go nawet w ciemno i cieszę się, że koniec końców w ciemno nie kupiłam. Wydaje mi się, że nie przetestuję dzisiaj wszystkiego dla Was, co miałam w planie, dlatego że film będzie za długi. Kolejna rzecz, również hit internetu i jak się również okazało mój hit. To jest Kenzo, oczywiście słonik. Kenzo Jungle Elephant, czyli słonik, słynny słonik od Kenzo. Dzięki uprzejmości mojej YouTube'owej koleżanki dostałam próbeczkę, całkiem sporą, także to co tutaj jest to wystarczy na kilka razy, bo to jest, słuchajcie, zapach, to jest zapach siekiera. Jakby powiedział mój tato. Nie wiem, co autor miał na myśli, nazywając te perfumy słoniem, ale mnie się to kojarzy jednoznacznie. Te perfumy w pierwszym zetknięciu, przepraszam, że się tak drapię, ale okropnie mi swędzi z nosu. Te perfumy w pierwszym zetknięciu to jest rzeczywiście takie wejście słonia do składu porcelany. One po prostu dają trąbą w łeb. To jest coś tak intensywnego, tak odurzającego, tak niespodziewanego wręcz. No po prostu jak wejście słonia. Takie są wręcz, bym powiedziała, niezgrabne. Wręcz bym powiedziała takie przesadzone, wyolbrzymione i jakieś w ogóle nie wiadomo skąd się tutaj wzięły. Jak to się mówi, jak grom z jasnego nieba. Po prostu siła rażenia jest niesamowita, bardzo intensywne, bardzo mocne, mocno projektujące. Ja już kilkukrotnie testowałam na nadgarstku, tylko raz miałam je na sobie tak globalnie i zaaplikowałam sobie dwa psiknięcia. Dosłownie dwa psiknięcia i to były małe psiknięcia, bo taki testerek ma małą pompkę, więc automatycznie to psiknięcie też jest małe. Dwa takie psiknięcia czułam na sobie przez cały dzień, czułam na sobie na drugi dzień, na tej samej bluzie, którą ubrałam na drugi dzień, czułam znów, nałożyłam na tą bluzę inne perfumy i mam wrażenie, że ten słoń w ogóle zjadł te inne perfumy i dalej ja czułam słonia na drugi dzień. Słuchajcie, jak to pachnie? To są zdecydowanie perfumy przyprawowe i to jest chyba określenie, którego ja wcześniej nie do końca rozumiałam, dlatego że ja wcześniej takich perfum jeszcze nie czułam. Ja zdecydowanie tutaj czuję cynamon i chyba ten cynamon czuję najbardziej. Ale ja tutaj też czuję inne przyprawy, takie kuchenne przyprawy, w sensie goździki, jakiś kardamon, jakąś gałkę muszkatołową, takie przyprawy bardziej, bym powiedziała, piernikowe. To wszystko jest oczywiście też lekko posłodzone, może miodem, może wanilą. No właśnie, mi ten zapach bardzo przypomina zapach piernika. Przy czym on nie do końca jest taki jadalny, to mi tylko przypomina zapach piernika, a nie, że pachnie jak piernik. I tak jak mówię, na początku one są co mam na myśli na początku? Przez pierwszą godzinę, półtorej ta projekcja jest właśnie taka słoniowa, wręcz odurzająca, bo jak dostałam po raz pierwszy te perfumy, jakie sobie potestowałam, to już później nie byłam w stanie niczego przetestować, się śmiałam, że po prostu słoń mi trąbą nos przetrącił, bo nie byłam w stanie już nic innego wyczuć tego dnia. One są tak intensywne, przez te pierwsze półtorej, nawet dwie godziny. Później to wszystko łagodnieje, to znaczy ta intensywność dalej jest niesamowicie mocna, tylko że tak już trochę to łagodnieje i wówczas zauważamy tą łagodną naturę tego słonia. Kiedy on już wejdzie, już nam wszystko tutaj poroztrąca i się wreszcie usadowi, to wówczas poznajemy tą łagodną naturę tego słonia. Robi się wtedy taki bardziej przyjemny, taki właśnie bardziej korzenny, właśnie taki bardziej piernikowy, jakieś takie świąteczne może nawet skojarzenia mam. Bardziej taki słodki, taki przytulny, otulający, miękki bym powiedziała. Traci tą swoją taką szorstkość i taką właśnie groteskowość wręcz i zostaje po nim tylko taki właśnie przyjemny, otulający, ciepły zapach, ale nadal jest tego słonia dużo. On nadal jest silny, trwały, intensywny, projektujący, tylko po prostu robi się bardziej miękki, taki łagodny. Mam nadzieję, że... Nie wiem, mam nadzieję, że znacie słonia od Kenzo. Jeśli nie, to polecam Wam naprawdę zdobyć próbki, bo uważam, że to jest jeden z tych zapachów, które trzeba poznać, bo jest on rzeczywiście nietuzinkowy. Nie wiem, czy są na rynku jakieś inne podobne. Już mi nie chodzi o jakieś tam kopie czy podróbki, tylko w ogóle zapachy podobne. Nie mam pojęcia, ale no jak się możecie domyślać, słoń od Kenzo na pewno znajdzie się prędzej czy później w mojej kolekcji, dlatego że no to są takie zapachy, moim zdaniem, które każdy powinien przynajmniej poznać, bo są rzeczywiście nietuzinkowe, no, niespotykane, zaskakujące pod każdym calem. Także jestem naprawdę szczęśliwa, że udało mi się ten zapach odkryć, a będę jeszcze bardziej szczęśliwa, jak już ta buteleczka trafi w moje ręce. Słuchajcie, i ostatnie dwa... A nie, jeszcze nie. Ostatnie trzy, ok? Zgódźmy się. Ostatnie trzy, chociaż widzę, że to już jest ponad pół godziny, no ale trudno. Pink Sugar. Również zapach, który jest niesłychanie popularny w internetach, przynajmniej na zagranicznych YouTubach, nie wiem, czy na polskich też. A to z tego względu, że to jest zapach dosyć stary już na rynku, wciąż łatwo dostępny, stosunkowo niedrogi, a parametry ma po prostu nieziemskie. Zapach jest niesłychanie projektujący, bardzo trwały, no nie, w sensie takim, że jak na tą cenę, ile on tam kosztuje, nie wiem dokładnie, ale wiem, że to nie są perfumy drogie. Słuchajcie, Pink Sugar i to jest rzeczywiście sugar. Dla mnie on pachnie jak waniliowa wata cukrowa. Taki cukier, ale właśnie taki przypalony, skarmelizowany, jeszcze z dodatkiem jakiejś waniliowej esencji. Mało tutaj czuję czegokolwiek innego, tylko po prostu ten waniliowy, skarmelizowany cukier. I zapach moim zdaniem jest naprawdę bardzo ładny. Jeżeli lubicie tylko słodkie, takie waniliowe, cukierkowe, nie cukierkowe, cukrowe, bo tutaj nie ma krzty jakiejś tam owocowości czy czegoś, tylko taki właśnie przypalony cukier z wanilą. Jeżeli lubicie takie właśnie słodkie, bardzo słodko ulepne wręcz zapachy, to Pink Sugar na pewno będzie dla Was trafionym wyborem. Nie wiem, czy Pink Sugar kiedykolwiek nie wiem, włączy się do mojej kolekcji. Być może tak, nie przeczę, że nie. Mam po prostu inne zapachy takie waniliowe, które lubię i też nie chcę, żeby moja kolekcja się niepotrzebnie rozbudowywała o wszystko tylko, co mi się podoba. Nie jest to może zapach, który mnie jakoś tam powala na kolana, ale uważam, że jest ładny, biorąc pod uwagę, jak długo już jest na rynku i na pewno też przechodził jakieś tam reformulacje, ale nie wiem, czy stracił na swojej mocy, czy nie, dlatego że pomimo wszystkiego nawet teraz on wydaje się być bardzo... No taki mocny, jak to perfumy ze starych czasów, no. Że jest mocno projektujący, intensywny i tak dalej. Także Pink Sugar, też się o nim wiele nasłyszałam i jak widać nie bez powodu. No i słuchajcie, ostatnie dwa, jeden plus flanker, to jest słynna Chloe. Ja mam Chloe Nomad, w którym zapachu jestem absolutnie zakochana i bardzo chciałam poznać inne zapachy Chloe, no i oczywiście Chloe Eau de Parfum, czyli woda perfumowana, ta podstawowa wersja, która jest okrzyknięta jako zapach różany, sztandarowy zapach różany w ogóle na rynku. I ja tutaj też mam taki sporej wielkości tester 30 ml, który mi się udało okazyjnie zakupić, tak wygląda. Słuchajcie, i nie jestem do końca przekonana, czy jest to zapach, który mi się podoba, czy nie. Ja ogólnie lubię zapach róży, ale dowiedziałam się ostatnio sama o sobie, że jednak jeśli chodzi o tą różę, to też jestem trochę wybredna i nie każdy zapach róży mi się podoba. I tutaj znowu mam taką różę mydlaną. Dokładnie inaczej, w żaden sposób inny tego nie potrafię ocenić. I tak samo opisywałam Wam zapach z Floral Street, ten chyba Electric, nie, Neon Rose to było, Neon Rose. Tamta róża też była taka bardzo mydlana. I tutaj jest dokładnie to samo, to jest po prostu takie różane mydełko, jak to, nie wiem, w hotelach na przykład są. nie mówię, że to jest zapach brzydki i ja rozumiem, dlaczego on się może wielu osobom podobać, dlatego, że on jest niesłychanie kobiecy, dziewczęcy, idealny moim zdaniem na wiosnę, na lato, idealny do zwiewnej, kwiecistej sukienki, czy nawet na jakieś okazje typu wesele, komunia i tak dalej, bo zapach jest na pewno bardzo elegancki i on pachnie bogato, on pachnie drogo. To nie pachnie jak tanie mydełko, tylko mówię, mydełko z jakiegoś lepszego hotelu. Niemniej jednak wciąż ja czuję te mydlane nuty, które mnie po prostu drażnią i również w dłuższym kontakcie powodują ból głowy. Także nie wiem, czy również nie pożegnam się z tym testerem, nie jestem pewna, czy będę ten zapach po prostu używać i raczej się chyba z Chloe nie polubię. I tutaj mam flankera Chloe, taką już próbeczkę i to jest z kolei woda toaletowa, ale to jest Rose Tangerine, czyli powinno być trochę lżej, bo to woda toaletowa, a nie perfumowana, no i z tą tangeryną, czyli z mandarynką. I wiecie co, zapach jest bardzo podobny do tej oryginalnej Chloe. Rzeczywiście czuć tutaj delikatnie tą mandarynkę, czuć tutaj takie cytrusowe nuty, przez to może ten zapach jest trochę bardziej taki rześki, lżejszy, bardziej taki właśnie letni raczej niż wiosenny i też ta róża przez to bardziej pachnie tak świeżo, kwaśno. Teraz w porównaniu z tą podstawową Chloe czuję, że ta róża tutaj pachnie bardziej świeżo, a mniej mydlanie. Niestety wiem już z doświadczenia, bo testowałam go już też globalnie, jak to się mówi, te perfumy, to po jakimś czasie ta mandarynka wybrzmiewa, jak to cytrusy, one często szybko wyparowują i pozostaje już wtedy ta znowu mydlana róża. Także o ile otwarcie tych perfum dużo bardziej mi się podoba, bo tutaj ta róża jest taka bardziej świeża, jak świeżo ścięty kwiat, właśnie taka bardziej kwaśna, to niestety później już, kiedy te cytrusy wybrzmieją, to dalej ja czuję znowu to mydełko pod spodem. Także niestety ani oryginalna Chloe, ani flankery raczej nie będą, nie wiem, na dłużej chyba w mojej kolekcji, bo myślę, że tego testera Chloe się też pozbędę, bo mówię, to jest taki zapach, który nie tyle, że mi się nie podoba, co po prostu jest to jeden z tych zapachów, które mnie na dłuższą metę umęczą. Słuchajcie, pozostało mi tutaj jeszcze kilka, ale już to może pozostawię na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że z chęcią obejrzycie kolejny odcinek za jakiś tam czas, bo mam jeszcze więcej perfum, takich próbek właśnie, o których chciałabym trochę Wam poopowiadać. A dzisiaj, tak jak mówię, były same hity, Tomy Fordy, Muglery, słonie, tudzież róże. Także mam nadzieję, że był taki miks różnych ciekawych zapachów. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, które z tych perfum znacie, które lubicie, które może macie i lubicie może te, które na mnie pachną plastikowo, może to są Wasze ulubione hity. Wiadomo, że wszyscy odbieramy zapachy inaczej, to co może mi się nie podobać, dla Was może być hitem, także koniecznie dajcie znać, czy któryś z tych zapachów znajduje się w Waszych kolekcjach, czy może chcielibyście jakiś tam nabyć. Ja tymczasem też chciałabym Wam serdecznie podziękować za te wszystkie kawy, które się posypały. Bardzo jest mi miło, nie sądziłam, że będzie taki odzew na to, także przypominam, że na dole jest link, gdzie możecie mi postawić wirtualną kawę i wspomóc po prostu kanał, także z góry serdecznie dziękuję i tym, tak jak jeszcze raz mówię, tym, którzy już mi te kawy postawili, także serdecznie dziękuję. Ja już też dziękuję za oglądanie tego filmu, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!